Witam Państwa w Kulturze pod ręką. Niedawno minęła 35. rocznica tragicznej katastrofy lotniczej, w której zginęła Anna Jantar. Tę artystkę wspomnimy między innymi w dzisiejszym wydaniu naszego programu, ale rozpoczynamy od pewnego teatralnego wydarzenia, które miało miejsce w Domu Kultury Orle Gniazdo. Panie Józefie! Widać u pana, to kobiecej ręki brakuje. Ani jednego kwiatka nie ma. Bohater monodramu Mariusza Marczyka, Spóźniona miłość, czyli Wyznania starego Belfra, to, jak łatwo się domyślić, starzejący się kawaler, wierny szkolnej miłości, której nigdy nie miał odwagi wyznać swoich uczuć. Tę historię na scenie Domu Kultury Orle Gniazdo w niedzielę 15 marca obejrzała ratajska publiczność. To kolejne spotkanie mieszkańców naszej dzielnicy z krakowskim aktorem i pisarzem. Do Poznania Mariusz Marczyk wraca bardzo chętnie. W ogóle to jest Wielkopolska, teren taki bardzo gościnny i ja tu spędzam naprawdę bardzo, bardzo wiele czasu, bo jestem często zapraszany nie tylko do Poznania, ale również do wielu, wielu miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego i za każdym razem przyjeżdżam tutaj z olbrzymią przyjemnością. Wyznania starego Belfra to pełna humoru farsa wymagająca od aktora dobrego warsztatu komicznego. Od tej strony Mariusz Marczyk dał się poznać ratajskiej publiczności nieraz. Serwetki, bieżniczki, no wala się to wszystko na tym stole, ale Helenka ma inną taktykę. Ona bierze każdą szmatkę za rogi, składa, o tak, i później ze szmatką biegnie na balkon. I strzepuje energicznie sąsiadowi na głowę. W swoim repertuarze scena Rodę, której założycielem jest Mariusz Marczyk, ma nie tylko spektakle o charakterze komediowym. Mariusz Marczyk ma nadzieję, że następnym razem przyjedzie do Poznania z inną propozycją. Ale z prawdziwą przyjemnością chciałbym kiedyś do Poznania przyjechać z taką sztuką zatytułowaną Ja jestem Żyd z wesela, według opowiadania Romana Brandstettera, zresztą pochodzącego autora z Poznania. Piękna, wzruszająca opowieść o prototypie postaci Hirsza, Żyda z wesela, Hirszu Zingerze. Może kiedyś to się uda również tutaj właśnie w Orlim Gnieździe na Ratajach. Na co czekają seniorzy z klubu Promień? Z pewnością na dobrą muzykę, a okazja do jej posłuchania w profesjonalnym wykonaniu raz na jakiś czas pojawia się właśnie w Dziennym Domu Pomocy na Osiedlu Piastowskim. We wtorek 17 marca do seniorów z Promienia przyjechali Ludmiła Małecka i Artur Grudziński. To ich trzecia wizyta na Osiedlu Piastowskim i nic dziwnego. Ratajscy seniorzy zdradzili nam bowiem, że pani Ludmiła i pan Artur to ich ulubieni artyści. Ale jak się okazuje, jest to sympatia odwzajemniona. Oni są naprawdę bardzo wymagającą publicznością, ale jednocześnie serdeczną. Ja mogę tylko tak dodać, że w promieniu 100 kilometrów to chyba nie ma takiego drugiego domu jak tam. Na koncercie w Promieniu zabrzmiały piosenki Anny Jantar. Wybór ten był nieprzypadkowy. To się wiąże z faktem, że kilka dni temu obchodziliśmy 35. rocznicę tej katastrofy pod Warszawą, której śmierć poniosła nasza ukochana Ania. Rok 2015 to nie tylko 35. rocznica śmierci Anny Jantar, ale także 65. rocznica urodzin piosenkarki. Choć minęło tyle lat, jej przeboje nadal cieszą się wielką popularnością.
No to są przeboje ponadczasowe. Te piosenki zawsze znajdą swoje miejsce. Patrząc na przykład na każdy tytuł, no zawsze gdzieś pada deszcz, zawsze gdzieś świeci słońce, a piosenki Ani właśnie były takie jasne, pogodne, bursztynowe, jak sama Ania. I myślę, że każdy człowiek potrafi znaleźć coś dla siebie z tego tekstu, z tej piosenki, dlatego są ponadczasowe. Mnie się wydaje, jeszcze chciałbym dodać, że sukces tych piosenek polega na tym, że z jednej strony są to piosenki proste, łatwo wpadające w ucho, ale nie są prostackie. One się gdzieś ocierają o granice prostoty, natomiast zachowują nadal pewną klasę, styl i dzięki temu to są piosenki, które będą długo trwać. Przy przebojach Anny Jantar seniorzy z klubu Promień mogą także cofnąć się do czasów swojej młodości, a to dodaje nieraz skrzydeł. Hiszpania wprowadziła szachy jako przedmiot nauczany we wszystkich szkołach. W Polsce miłośnicy królewskiej gry muszą na to jeszcze poczekać, ale turnieje takie jak ten, na który w sobotę 14 marca trafiliśmy do Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha, promują ideę nauczania szachów w szkołach. Pierwszy turniej pod hasłem Szachy w szkole odbył się 2 lata temu. Tegoroczna edycja to 3. z kolei rozgrywki, a wszystko zaczęło się od oświadczenia Parlamentu Europejskiego promującego królewską grę. W tej chwili już 7 województw w Polsce jest objętych programem Edukacja przez szachy w szkole. Dzięki właśnie temu oświadczeniu Parlamentu Europejskiego. Oświadczenie jakby nakazuje wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, nakazuje wprowadzanie stopniowe oczywiście programu szachów jako obowiązkowego przedmiotu w szkołach. Turniej rozgrywany był w 3 kategoriach wiekowych, podstawówek, gimnazjów oraz dla dorosłych. W tej 3. kategorii chętnie biorą udział rodzice młodszych zawodników. Stwierdziliśmy, że lepiej, żeby rodzice czy opiekunowie, którzy przyjechali z dziećmi, też się zajęli grą i pokazali dzieciom, że potrafią grać, niż ewentualnie mieliby się denerwować, patrząc jak ich dzieci czy ich podopieczni grają w turnieju. Na najlepszych zawodników czekały puchary. W poprzednich edycjach zdarzały się także tak atrakcyjne nagrody jak wyjazd do Brukseli. Najlepsi zawodnicy wiedzą jednak, że szachowe sukcesy mają wartość nie tylko materialną. Czy warto grać w szachy? Dlaczego? No, oczywiście, że warto grać w szachy. Tu już pan sędzia na odprawie technicznej mówił, że rzeczywiście to rozwija umysł, poprawia koncentrację. No i oczywiście jest także przyjemnością. Zwycięstwo w 3. edycji turnieju szachy w szkole Mikołaj Nowak dorzuci do innych całkiem znaczących sukcesów. Gram w szachy od 7 lat, wtedy chodziłem do zerówki. No i pierwsze moje sukcesy zacząłem odnosić tak może po 2-3 latach, aż tak mi doszło i rok temu na Mistrzostwach Polski udało mi się zdobyć brązowy medal. A na najwyższym stopniu podium oprócz Mikołaja w sobotę 14 marca stawali także wśród uczniów podstawówek Witold Lewandowski i wśród dorosłych Stanisław Wasiak. Mieszkańcy Rataj kochają teatr. Artyści poznańskich scen mogą się o tym przekonać co roku pod koniec marca. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Teatru, który w naszej dzielnicy świętujemy koncertem piosenki aktorskiej. W tym roku zaproszenie Domów Kultury Polan 100 na Pięterku oraz Jubilat przyjęli artyści Teatru Nowego. W piątek 27 marca o godzinie 17 w Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia zaprezentują specjalny muzyczny spektakl. Spektakl zatytułowany jest Szczęśliwy przypadek Kofta. Występują Agnieszka Różańska, śpiew
Andrzej Lajborek, śpiew i gitara. Aktorom będzie towarzyszył pianista, kompozytor, aranżer Jacek Skowroński. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale uwaga, trzeba odebrać wejściówkę. Są jeszcze ostatnie wejściówki, także jeśli ktoś jest chętny, to zapraszamy, bo to bardzo szybko się rozchodzi. Także zapraszamy do Domu Kultury Polan 100, do Domu Kultury Jubilat lub do Domu Kultury na Pięterku. Relacje z koncertu pokażemy w pierwszej kwietniowej Kulturze pod ręką. Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Dzień Teatru, a co za tym idzie, ogólnopolska akcja Dotknij Teatru. Ta akcja dotrze również na Rataje, a to wszystko za sprawą osoby, która stoi koło mnie, Ila Konstancja Biegańska, reżyser, szef artystyczny tych młodych ludzi tutaj za nami. Powiedz, co i gdzie będzie można na Ratajach zobaczyć w ramach akcji Dotknij Teatru. Przygotowaliśmy tu w Młodzieżowym Domu Kultury numer 1 z młodzieżą dwa spektakle. Pierwszy Parabola Talent, drugi SMS-y do nieba. I chcielibyśmy zaprezentować to 29 marca o godzinie 19 w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha 43. Serdecznie wszystkich zapraszamy, zwłaszcza ludzi młodych. Wszyscy, którzy bywali już na organizowanych przez Ciebie akcjach w Domu Kultury Orle Gniazdo, kojarzą, że teatr, który będzie występował, to teatr ruchu, ale przedstawmy te dwie grupy. Pierwsza grupa to studio teatralne Anika Me, druga natomiast teatr fizyczny Alfa i rzeczywiście pracujemy cały czas w stylistyce tańca fizycznego. I kto chce zmierzyć się i spotkać się właśnie z twórcami tego teatru, może przyjść do Orlego Gniazda w niedzielę 29 marca o 19. Zapraszam. Uczestnicy piłkarskiej Ligi Rataj w tym roku wybiegną na boisko 40 rok z rzędu. Największa piłkarska impreza w naszej dzielnicy rusza za niecały miesiąc, a organizatorzy już czekają na zgłoszenia drużyn chętnych do wzięcia udziału. Wszystkie mecze i cały cykl rozgrywek organizowany jest na naszym spółdzielczym stadionie sportowym Olimp na osiedlu Rusa. Zapisy już są przyjmowane. Można kartę zgłoszeniową oraz regulamin pobrać w klubie Olimp na osiedlu Rusa 67. Oczywiście wszystkie materiały też dostępne są na naszej stronie internetowej oraz pod wskazanym numerem telefonu. W rozgrywkach piłkarskiej Ligi Rataj mogą uczestniczyć nie tylko piłkarze z naszej dzielnicy. Organizatorzy zapraszają na osiedle Rusa fanów futbolu z całego Poznania. Z okazji jubileuszu program rozgrywek będzie bardzo rozbudowany. Organizujemy rozgrywki dla 5 kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria dla najmłodszych, dzieci z rocznika 2007-2008. To jest klasa zerowa i pierwsza szkoły podstawowej. Druga kategoria dla zawodników z rocznika 2005-2006. To jest klasa druga i trzecia szkoły podstawowej. Trzecia kategoria dla zawodników z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej. Czwarta kategoria dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I piąta kategoria, taka najbardziej już zaawansowana, zawodniczo, kategoria Open od 18 roku życia. 11 kwietnia organizujemy uroczyste otwarcie piłkarskiej Ligi Rata i w tym dniu od godziny 10 organizujemy turniej dla najmłodszych w pierwszej i drugiej kategorii dla rocznika 2007-2008 oraz dla rocznika 2005-2006. Turniej zakończony rozdaniem nagród, medali, pucharów, a o godzinie 14 nastąpi uroczyste otwarcie piłkarskiej Ligi Rataj, na którym zapraszamy wszystkich zawodników oraz mieszkańców.
Na otwarciu piłkarskiej Ligi Rataj nie zabraknie naszej kamery, zachęcamy jednak do przyjścia na Stadion Sportowy Olimp osobiście i do kibicowania piłkarzom. Dziś w Kulturze pod ręką to już wszystko na kolejne wydanie naszego programu. Zapraszam Państwa w piątek 27 marca, premierowo o godzinie 16:30. Do zobaczenia.